Jest pan absolutnym prekursorem, z tego co wiem, i bardzo doświadczonym w kwestii jogi człowiekiem w Polsce. Absolutnym prekursorem to za dużo powiedziane, ponieważ joga w Polsce jest znana od co najmniej 100 lat. Byli przede mną inni prekursorzy. Natomiast ja byłem pierwszą osobą, która pojechała do Indii, spędziła tam wiele lat z prawdziwym wielkim mistrzem jogi, BKS Iyengarem. I uzyskałem od niego prawo do nauczania w Polsce. Od tego czasu prowadzę jogę i wyszkoliłem bardzo wielu nauczycieli, którzy ten ruch bardzo popchnęli do przodu w Polsce. No ale choćby, przepraszam cię bardzo, choćby Ania jest przykładem tego, że joga już absolutnie nie kojarzy się ze szczupłym joginem w turbanie, z długimi paznokciami, jeszcze dłuższą brodą, który niemalże unosi się albo nad... Albo takim, który żuje szkło, tak. Ćwiczą kobiety, mężczyźni, gwiazdy, show biznesu, zwyczajni ludzie, mnóstwo. Tak. A za nami tylko powiedzmy, że ćwiczy Maria Jokisz i ćwiczy Rafał Bychawski, to uczniowie naszego gościa. Skąd taka popularność jogi w Polsce i nie tylko w Polsce? A ja chciałem powiedzieć, co zauważyłem dzisiaj, że wszyscy goście i również państwo stosują pozycję jogi. Proszę, którą w swoim studiu. Mianowicie nie opieracie się wygodnie o kanapę. Ta kanapa tylko pozornie wygląda zachęcająco, natomiast trudno jest się byłoby o nią oprzeć. Ale to nie przez jogę, to z próżności. Niech pan zobaczy, jak się wygląda, jak się właśnie, człowiek oprze o tą kanapę. Właśnie, właśnie. Więc trzymacie prostą sylwetkę, czyli jogiczną. Dobrze, a teraz powiedzmy, skąd taka popularność i co daje uprawianie jogi? Ta ogromna popularność na Zachodzie wynika z tego, że na Zachodzie było brak tego, tej formy pracy nad sobą, ponieważ joga jest systemem, który ćwiczy całego człowieka, nie tylko ciało, tak jak niektórzy myślą, że to jest gimnastyka, ale ono ćwiczy całe ciało, całego człowieka, więc jego zmysły, jego oddech, jego umysł. Joga daje doskonałe zdrowie, takie, którego nie dają inne formy ruchu obecne na Zachodzie, ponieważ joga posiada tysiące różnych ćwiczeń bardzo skomplikowanych. To wygląda dość dziwacznie, kiedy patrzy się na kogoś, kto ćwiczy jogę. Te ćwiczenia, te ruchy są często mocno skomplikowane, z tego co wiem, bardzo precyzyjne. No więc na czym polega ta siła oddziaływania zarówno na umysł, jak i na ciało? Polega na sposobie, w jaki się ćwiczy. Po pierwsze na precyzji, to co pan zauważył. Na tym, że najdrobniejsza cząstka ciała jest ćwiczona, nie tak jak na przykład w sportach, gdzie tylko określone grupy mięśni są potrzebne na przykład, żeby strzelić gola albo skoczyć wyżej. Natomiast w jodze najdrobniejsze różne zakamarki ciała są ćwiczone, a więc dopływa tam krew, która oczyszcza ciało z toksyn, ze złogów. Doprowadza tam krew, doprowadza tlen, doprowadza pokarm. I komórki są szczęśliwe, czyste i jaśniejące i zdrowe. Jak wpływa joga na nasz umysł? Właśnie kartezjański sposób myślenia, który od XVII wieku doprowadził Europę do rozwoju nauki, do rozwoju technologii, jednak jest takim sposobem myślenia, które oddzielało umysł od ciała. Natomiast na wschodzie wiadomo, że emocje, umysł, nasze myśli i nasze ciało są ze sobą związane. Kiedy jesteśmy w depresji, pochylamy się, wyglądamy niżsi, prawda, skóra nawet nie jaśnieje. Natomiast kiedy jesteśmy szczęśliwi, dosłownie biegniemy, jesteśmy wyżsi, ciało jest lekkie. Więc poprzez pewną pracę z ciałem, nad ciałem, z ciałem, dochodzi się do wykorzenienia stresów, sztywności, które... Ta sztywność jest wynikiem tego stresu naszego, naszych lęków, naszych problemów dnia codziennego. Jeszcze chciałem zapytać o tę precyzję ruchów, bo pomyślałem sobie, jeśli to jest tak trudne, tak ważne, tak bardzo precyzyjne, to bez instruktora można sobie zrobić niezłą krzywdę, czy też mylę się, można próbować samemu. Tak, można sobie zrobić krzywdę, ale dobry podręcznik jest lepszy od złego nauczyciela. A coś takiego zdaje się właśnie w tej mamy. Joga dla kobiet, bo też nie wszyscy mogą wykonywać wszystkie asany, prawda? Tak, są tak. Również etapy w życiu kobiety, kiedy nie powinna niektórych ćwiczeń wykonywać. Tak. W tej książce jest to dość dokładnie opisane. Jest to córka mistrza, którego praktykowałem. Ona jest również mistrzem i napisała najlepszy na świecie podręcznik, właśnie uwzględniający specyfikę fizjologii kobiet, który właśnie... 3 egzemplarze są
Dla naszych widzów? Dla widzów, proszę tak. Państwa, proszę szybko dzwonić. 50 70 254. Joga doskonała dla kobiet. Joga to dla doskonała was. Dla kobiet. Może nie jak grzyby po deszczu, ale cały czas powstają nowe szkoły jogi w Polsce. Każda twierdzi, że jest najlepsza. Jak Pana zdaniem powinno się wybierać tę naprawdę dobrą szkołę? Myślę, że ludzie nie, chcący zacząć jogę nie mają w ogóle żadnej możliwości zweryfikowania. Oczywiście są też dyplomy, ale te dyplomy czasami są po kilkudniowych kursach nauczycielskich, więc jest taka zasada w jodze na wschodzie ogólnie, która mówi, że prawdziwy uczeń znajduje prawdziwego nauczyciela, a fałszywy uczeń fałszywego. Więc, piękna zasada. Więc po prostu trzeba... Trzeba szukać. Jeżeli ktoś chce naprawdę znaleźć prawdziwego, to po owocach go poznacie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Myślę, że komórki naszych ćwiczących gości są bardzo szczęśliwe. Podobało mi się to, co pan powiedział. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Bubicz.